Cześć kochani, z tej strony wasz Soul Voice. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć trochę na temat kuchenek mikrofalowych, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy powinni wiedzieć, że kuchenki mikrofalowe szkodzą, ale w wielu domach, u wielu moich znajomych niestety one istnieją i bardzo ciężko jest im wyperswadować, że niestety taka kuchenka mikrofalowa, mogłabym powiedzieć, że jest tak zwanym cichym powolnym zabójcą. No cóż, wybór masz również i ty. Możesz posłuchać i zareagować, a możesz posłuchać, zapomnieć i po prostu zmienić kanał. No dobra, a teraz kochani do rzeczy. Cóż wam chciałam powiedzieć o tych kuchenkach mikrofalowych. Badania generalnie, moi drodzy, naukowe przede wszystkim, przeprowadzone z tego co pamiętam w Szwajcarii i nie tylko, również w Rosji, a także jeszcze kochani w Japonii, jasno dowodzą, iż korzystanie z kuchenek mikrofalowych może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. I tutaj to wszystko podkreślam, zostawię wam później linki o tym, co będę wam opowiadać dla tak zwanych niedowiarków. Choć słuchajcie, 13 zdaje się czerwca 1941 roku gazeta o nazwie Trud opublikowała taką notatkę o oficjalnym wynalazku kuchenki mikrofalowej przez tak zwanych radzieckich naukowców. To wiele historycznych faktów również wskazujących na to, iż pierwsze tego typu urządzenia w ogóle zostały, słuchajcie, zaprojektowane przez nazistowskich naukowców podczas naszej II wojny światowej w celu, no jak myślicie, no proste, zapewnienia mobilnego wsparcia tak zwanej żywności niemieckim oddziałom w trakcie ich tak zwanej inwazji na Związek Radziecki. Pomimo, iż po wojnie Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych powierzono przebadanie oczywiście bezpieczeństwa stosowania właśnie takich urządzeń mikrofalowych, czyli mikrofalowych kuchenek, to jednak najdokładniejsze badania nad tym urządzeniem, czy też nad tymi urządzeniami, zostały przeprowadzone w Rosji, a ich wyniki poskutkowały wydanym w roku 1976 i trwającym aż, słuchajcie, do roku 1992 oficjalnym zakazem użytkowania tego typu kuchenek. Tak, kochani, nie pomyliłam się, zapisałam sobie te daty na karteczce, żeby wam o tym powiedzieć. W czasach niestety pierestrojki zakaz ten został zniesiony w celu umożliwienia tak zwanego wolnego handlu z Zachodem. No cóż, obróbka termiczna, słuchajcie, żywności w mikrofalówce od dawna budzi już wiele i to bardzo dużo kontrowersji wśród różnego typu naukowców i ekspertów właśnie do spraw żywienia. W ciągu ostatnich kilku dekad przeprowadzono cały szereg różnych badań naukowych, których oczywiście wyniki w dużym stopniu sugerują negatywne oddziaływanie właśnie tych urządzeń na nasze ludzkie zdrowie. No cóż, na co ich sama nazwa wskazuje zresztą? Kuchenki mikrofalowe. Wykorzystują właśnie co, moi drodzy? Jak sama nazwa mówi? No tak, proste, mikrofale. Te właśnie, kochani, mikrofale, które są formą pola elektromagnetycznego generowanego przez tak zwany silny magnetron, wibrują z prędkością 2,4 miliarda razy właśnie na sekundę. Co powoduje właśnie to, że obecne w żywności tak zwane cząsteczki wody rezonują na bardzo wysokich częstotliwościach i one właśnie generują tak zwane ciepło. I do efektów termicznych dochodzą jeszcze takie efekty zwane mechaniczne, które nie są obecnie tak zwane mierzalne, ale uważa się, że znaczenie tak zwanej deformacji, czy też one tak jakby deformują one, powiedziałabym, struktury cząsteczek żywności i, kochani, mogą mieć również poważne konsekwencje związane po prostu z jej docelową jakością. I o tym się niestety zapomina. Można by powiedzieć krótko i na temat, że kuchenki to, inaczej mówiąc, tak zwane radary
a nawet niektórzy twierdzą w pewnym artykule, przepraszam, napisali, że to są tak zwane lotnicze radary. Popularne właśnie mikrofalówki zawierające źródło promieniowania o mocy, słuchajcie, porównywalne do mikrofalowego radaru lotniczego. I czy to jest możliwe? No niestety, ale tak. Z taką mocą nie ma żartów, gdyż może ona szybko zrujnować nam zdrowie w sposób dość drastyczny, doszczętny i często nieodwracalny. I tutaj niestety się nie pomyliłam. Czytałam ten artykuł kilkakrotnie, bo mnie interesował, żeby zapamiętać i żeby przekazać Wam jak najdokładniej. Więc to czynię. Słuchajcie. Kuchenki mikrofalowe doszczętnie, w powolny sposób rujnują Wasze zdrowie nieodwracalnie. Dobra, nie będę się już powtarzać, podkreśliłam to wystarczająco. Wyniki bardzo wielu badań naukowych jasno wskazują na fakt, iż tego typu promieniowanie elektromagnetyczne może okazać się dla nas ludzi nie tylko silnie rakotwórcze, lecz także mutagenne, a jego efekty mogą być niestety strasznie drastyczne. Kuchenki mikrofalowe szkodzą nam na dwa sposoby, słuchajcie. Powiedziałabym tak, po pierwsze, podgrzewana w nich żywność nie tylko traci wiele cennych właściwości odżywczych i oczywiście prozdrowotnych, lecz na dodatek staje się toksyczna. A po drugie, już samo przebywanie w pobliżu uruchomionego tak zwanego urządzenia okazuje się być bardzo niekorzystne dla ludzkiego zdrowia. I co Wy na to? Czy ktoś ma ochotę się trochę pomądrzyć na ten temat? Więc nie radzę. Wracając do tematu. Dlaczego żywność poddawana właśnie takiej mikrofalowej obróbce termicznej jest szkodliwa? I to jest zasadnicze pytanie, na które udzielę Wam właśnie teraz odpowiedzi. Mikrofalówki dosłownie niszczą podgrzewaną w nich żywność. W trakcie mikrofalowej obróbki termicznej, na przykład mięso wydziela substancje toksyczne podobne do strychniny. Z mleka wytrącają się natomiast rozmaite trucizny, rozkładają się witaminy i substancje mineralne również. Niszczone są też tak zwane cenne enzymy. W sumie tego typu proces powoduje bardzo nienaturalne zmiany w strukturze molekularnej naszej żywności, którą mamy ochotę spożywać. Stąd jedzenie z mikrofalówki jest zawsze trochę dziwne. Wygląda, smakuje nieco inaczej niż podgrzewane tradycyjnie potrawy. Myślę, że wielu z Was to niestety zauważyło, no bo nie sposób tego nie zauważyć. A jeśli jesteście już tak zmęczeni i macie tak mało czasu, że tak naprawdę nie wiecie, co jecie, no to słuchajcie, szkoda o tym mówić. Jedzenie z mikrofalówki szkodzi zdrowiu. Podkreślam to dużymi literami, jeśli takowe można wypowiedzieć. Istotne fakty, kochani, w skrócie. Mikrofalówka, czy też mikrofalowa, powiedziałabym, obróbka potraw mięsnych skutkuje produkcją bardzo dużych ilości rakotwórczych substancji zwanych nitrozoaminami. Wskutek działania mikrofali niektóre aminokwasy, moi drodzy, obecnie w mleku i w ziarnach zbóż na przykład, zamieniają się w substancje kancerogenne. Szwajcarskie badania kliniczne, i tu nie żartuję, przeprowadzone w 1992 roku, jednoznacznie wykazały podwyższony poziom cholesterolu i bardzo niekorzystne dla zdrowia zmiany w morfologii krwi u osób regularnie odżywiających się potrawami termicznie obrabianymi w kuchence mikrofalowej. I co? Dalej nie wierzycie? Naukowcy również zauważyli szybki wzrost poziomu leukocytów po spożyciu pokarmów podgrzewanych właśnie w kuchence mikrofalowej. Co oznacza, że ludzki organizm traktuje właśnie taką żywność jak wroga i stara się przed nią oczywiście bronić. U osób, które regularnie korzystają z kuchenek mikrofalowych, odnotowano spadek ilości i jakości czerwonych krwinek, które są bardzo ważne.
A jeszcze bardziej niepokojące było to i okazało się, słuchajcie, że powstawanie w żywności związków radiolitycznych, dotychczas tak zwanych nieznanych w przyrodzie, których skutki na ciele ludzkim pozostają całkowicie nieznane, również się pojawiają. I co wy na to? Naukowcy jeszcze generalnie potwierdzają, że rozmrażanie, słuchajcie, owoców za pomocą kuchenki mikrofalowej i przekształcanie ich w tak zwaną frakcję zawierającą glukozyd i galaktozyd w substancje niestety rakotwórcze. I to jest sprawdzone. Jednocześnie jeszcze zauważyłam i chciałabym Wam o tym powiedzieć jednoznacznie. Ci inni oczywiście, nie ja zauważyłam, zauważyli, że udowodniono, że nawet bardzo krótkie wystawienie surowych, gotowanych lub, słuchajcie, mrożonych warzyw na działanie właśnie mikrofali, czy też tych mikrofal z mikrofali, przekształca ich alkaloidy roślinne w substancje wywołujące nowotwory. Nie chcę nikogo straszyć. Badania przeprowadzone przez naukowców rosyjskich i japońskich jasno wykazały, że po obróbce termicznej w kuchence mikrofalowej żywność może stracić od 60 do 90% cennych wartości odżywczych. No cóż, robi się ciepło. Stwierdzono również utratę znacznej ilości witamin z tego jedzenia, przede wszystkim witaminy B, kochani, witaminy C i witaminy E, a także niezbędnych dla zdrowia minerałów. Żywność, powiedziałabym, obrabiana właśnie w takich mikrofalówkach z niewielką ilością wody, może utracić nawet, słuchajcie, do 97% korzystnych dla zdrowia przeciwutleniaczy. I to nie żarty już teraz. I istotną kwestią jeszcze związaną z kuchenkami mikrofalowymi jest to, że wiele osób sporządza w nich jedzenie w plastikowych i aluminiowych lub papierkowych, no nie wiem jak to nazwać, tak nawet papier w związku z produkcyjną procedurą wybielania zawiera, słuchajcie, ogromne ilości dioksyn w pojemnikach. Wskutek oddziaływania wysokiej właśnie temperatury toksyczne właśnie te substancje rakotwórcze jak bisfenol A chociażby, o którym opowiadałam przy plastikowych butelkach, więc polecam Wam moje nagranie na ten temat, że nie pije się wody z plastikowych butelek. Cóż jeszcze, ten tak zwany benzen, toluen i ksylen również oraz jeszcze terephthalan, zapisałam sobie, poczekajcie, polietynelu. Bo taka dziwna nazwa, w życiu bym jej nie zapamiętała, mogą się, kochani, przedostawać ze składu pojemników do właśnie żywności, tak samo jak z plastikowych butelkach do wody przedostaje się właśnie ten bisfenol A. No ale to już był inny temat. Wracając do kuchenek mikrofalowych, naukowcy, którzy pod tym kątem testowali właśnie pojemniki na żywność, odkryli również, że słuchajcie, prawie wszystkie z nich, oprócz samego bisfenolu A, zawierają różne związki estrogenowe, które wiążą się właśnie z naszą otyłością i niektórymi rodzajami raka. Nawet tworzywa sztuczne, sprzedawane jako wolne od tak zwanego BPA, okazały się bardzo szkodliwe dla zdrowia, w związku z czym ci sami specjaliści radzą przenosić jedzenie na szklane lub ceramiczne naczynia przed włożeniem go właśnie do takich mikrofalówek. Czy ktoś nam w ogóle o tym mówi? Czy ktoś nas tego uczy? Czy są gdzieś jakieś poradniki, które by o tym mówiły? I jeszcze tak na koniec dodam, że przebywanie w pobliżu, kochani, włączonego urządzenia też jest niebezpieczne, ponieważ konstrukcja kuchenki mikrofalowej powinna zapewnić, by promieniowanie mikrofalowe nie mogło się wydostawać, słuchajcie, poza ten obszar ograniczony oczywiście komorą, do której wkładacie właśnie swoją żywność. Niestety w praktyce różnie to bywa, gdyż w okresie eksploatacji urządzenia nikt nie testuje pod postacią tak zwanej szczelności komory, ani jej dźwięku, czy też drzwiczek. Niestety wystarczy mała szczelina, a promieniowanie z mikrofali przedostaje się do Waszego organizmu. I tą puentą zakończę właśnie ten odcinek, przesyłając Wam dużo buziaczków miłości i życząc dużo zdrowia. Cześć, pa!